Dzień dobry. Dzisiaj opowiem o najnowszej książce Joanny Bator, Gorzko, Gorzko. Przepiękna okładka z przepięknymi kwiatami holenderskimi na okładce. Mówi się, nie ocenię książki po okładce, a ja tak lubię właśnie popatrzeć najpierw, jaka okładka jest ładniejsza, która z nich. Jest to historia czterech kobiet. Historia, która się zaczyna jeszcze przed II wojną światową i mówi o czterech kobietach. Najpierw jest Berta, później Barbara, następnie Violetta i na samym końcu Kalina, która żyje w czasach nam współczesnych. Każda z tych bohaterek jest mocno poraniona przez los. Mierzy się z własną traumą, z losem, który został zgotowany im przez historię, przez ludzi. I tak naprawdę one nie miały wpływu na to, co się wydarzy w ich życiu. Ale w pewnym momencie każda z nich znajduje w sobie niesamowitą siłę. Taką siłę kobiet. I wiemy, że to jest głęboko w każdej z nas. Nawet Barbara, która jest bardzo kruchą osobą, no tak się życie ułożyło, że no chyba nikt by nie był inny w jej przypadku. Barbara, która jest jednym wielkim strachem, który tak pełznie wzdłuż ścian, żeby jej nikt nie zauważył, no znajduje tą siłę i dokonuje takiego czynu, że jeżeli przeczytacie, to się zastanowicie, ojej, jeżeli w tej kobiecie jest taka siła, to co jest we mnie? We mnie, która nie przeżyła okrucieństwa wojny, ani innego, które no, czai się gdzieś tam zawsze z boku, no to walczmy, walczmy o swoje. Nie poddawajmy się temu, co nam los, ten zły los, szykuje. I to w tej książce jest bardzo ważne. A tak na marginesie, książka uczy nas i pozwala znaleźć coś, co głęboko w nas też siedzi. Na przykład ja już wiem, że od tego momentu zaczynam się mocno zastanawiać, czy będę jadła jakieś salcesony, mięsa. Może to też we mnie gdzieś głęboko siedziało, to podjęcie decyzji. A książeczka mi pozwoliła nad tym się jeszcze głębiej zastanowić. Bardzo serdecznie polecam, nie tylko kobietom, ale mężczyznom również, książkę Gorzko, Gorzko, bo jak jest gorzko, to później może będzie słodko. Zachęcam. Do zobaczenia.